Dzień dobry. Z ogromną radością witamy wszystkich zebranych przed ekranami. Uczestniczymy dzisiaj w ważnym wydarzeniu, jakim jest Święto Patrona Szkoły. 15 listopada 2008 roku Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej przyjął na cześć pierwszego polskiego kierownika szkoły w naszej gminie imię Celestyna Kamińskiego. Ten dzień wpisał się na stałe do kalendarza najważniejszych uroczystości w życiu szkoły, dlatego zawsze świętujemy go z dumą i radością. W tym roku wyjątkowo nie jest nam dane uczestniczyć w uroczystości. Niemniej jednak jest to tak ważne święto dla naszej szkolnej społeczności, że postanowiliśmy być dzisiaj z Wami za pośrednictwem łącza internetowego. Rok 2020 jest rokiem szczególnym. Nie tylko ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale także ze względu na przypadające w niej ważne rocznice. Dokładnie w roku 2020 obchodzimy stulecie zaślubin Polski z morzem, setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, a także stulecie Bitwy Warszawskiej. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce krótko po tym, jak Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Tak, święto odzyskania niepodległości stanowi nieustający powód do radości, poczucia dumy i narodowej godności. Dlatego naszą audycję zaczynamy słowami Gaudium Mater Polonia, raduj się Matko Polsko. Gaudium Mater Polonia, pierwszy narodowy hymn, gregoriańska melodia, łaciński rytm i rym. Gaudium Mater Polonia, Matko Polsko, raduj się, średniowieczna melodia, współczesny uśmiech. Listopadowe święto, na Polską radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Gaudem Mater Polonia, do rycerstwa dumna pieśń, nasza trudna historia zwycięstwem kończy się. Gaudem Mater Polonia, dzieci śmiech męczeństwa duch, zmienia w jasne trzy słowa, ojczyzna, honor, Bóg. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska stała się znowu krajem suwerennym i powróciła na mapy świata. Zobaczmy, jak toczyła się nasza gra o najwyższą wartość, niepodległość. Kiedy gra toczy się o najwyższą stawkę, gramy twardo. Gramy do końca. Wykorzystujemy atuty. Stawiamy na jedną kartę. Wiele poświęcamy. Dużo ryzykujemy. Bo w historii narodów bywają wielkie gry o wszystko. A ich stawką jest niepodległość. W roku 1914 Europa wkracza w decydującą fazę rozgrywki mocarstw. Rosja oraz Niemcy i Austro-Węgry znalazły się w stanie wojny. Z gruzów starego porządku wyłoni się nowa mapa świata, na którą wróci niepodległa Polska. Polacy czekają na ten moment od 123 lat. To wtedy ziemię kraju obecnego na mapie Europy od blisko tysiąclecia zagarnęło trzech sąsiadów. Polacy tracą swoje państwo, a zgodna polityka Rosji, Niemiec i Austro-Węgier uniemożliwia odzyskanie niepodległości. Ale iskra wolności nie gaśnie. Dzięki artystom, poetom i myślicielom duch narodowy przetrwa, a Polacy wielokrotnie chwycą za broń przeciwko zniewoleniu. Jednak dopiero konflikt między zaborcami daje nadzieję na niepodległość, a porozumienie mocarstw właśnie umiera na polach bitew Wielkiej Wojny. W Europie słychać huk armat i echa karabinów, ale droga do wolnej Polski prowadzi przede wszystkim przez ciche wnętrza politycznych gabinetów. Bo kiedy strzelają żołnierze, to politycy nadają kierunek kulom. Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski mają jeden cel, ale odmienne osobowości. W
Dywizja Piłsudskiego zakłada walkę zbrojną. Jego legiony polskie powstaną w oparciu o Austro-Węgry i staną się kuźnią kadr Wojska Polskiego oraz militarnym argumentem w politycznej licytacji. Piłsudski widzi Polskę jako federacyjną i wielonarodową. Jego osobowość łączy w sobie niezwykłą intuicję i żelazną konsekwencję z zamiłowaniem do metody faktów dokonanych. Romana Dmowskiego różni od Piłsudskiego wszystko prócz patriotyzmu. To nie rewolucjonista, lecz myśliciel i pisarz polityczny. Jego idea państwa narodowego wkrótce stanie się trudna do pogodzenia z wizją Piłsudskiego. W grze o wolność Dmowski stawia na państwa ententy i sojusz z Rosją. Związany z nim Komitet Narodowy Polski skupia wielu zwolenników tej orientacji. Ignacy Jan Paderewski nie jest ani typem szorstkiego żołnierza, ani wytrawnego polityka. Pochodzi ze świata sztuki, jest sławnym pianistą. Muzyka Paderewskiego gromadzi tłumy i otwiera drzwi na polityczne salony. Ujmująca osobowość i dyplomatyczna charyzma Paderewskiego sprawiają, że Polska zyskuje ważnego sojusznika. Jest nim Thomas Woodrow Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych. Tymczasem na frontach Wielkiej Wojny wykrwawiające się mocarstwa zaczynają licytację polską kartą. Wszyscy trzej cesarze deklarują chęć utworzenia państwa polskiego, ale architekci niepodległości czują, że imperia wkrótce stracą wpływ na bieg wypadków. Wydarzenia toczą się szybko. Piłsudski odmawia złożenia przysięgi wierności cesarzowi Niemiec i zostaje uwięziony. Dmowski i Paderewski tworzą we Francji Armię Polską i Komitet Narodowy Polski, który zostaje uznany za oficjalne polskie przedstawicielstwo. Polska ma swoją dyplomację, choć nie ma jeszcze terytorium. Kilka miesięcy później rewolucja bolszewicka eliminuje Rosję z rozgrywki mocarstw. Zachodni politycy nie dostrzegają teraz nadciągającego zagrożenia. Ale za 3 lata to właśnie Wojsko Polskie pod dowództwem Piłsudskiego zatrzyma Armię Czerwoną na przedpolach Warszawy. Wiatr historii wieje jednak nie tylko w Rosji. Początek 1918 roku przynosi plan dla wycieńczonego wojną świata. 14 punktów prezydenta Wilsona zawiera nowy model stosunków międzynarodowych. Przedostatni punkt to efekt dyplomacji Paderewskiego. Zakłada utworzenie niepodległego państwa polskiego. Tymczasem Wielka Wojna zmierza ku końcowi pośród chaosu i zniszczeń. Polacy stopniowo odzyskują swój kraj z rąk rozpadających się imperiów. Zwolniony z więzienia Piłsudski obejmuje władzę w Polsce jako naczelnik państwa. A już po kilku dniach świat otrzymuje wiadomość, której nie słyszano od ponad wieku. Depesza iskrowa, nadana przez Piłsudskiego, notyfikuje powstanie państwa. Mówi: Polska wraca na mapę. Konferencja pokojowa w Paryżu potwierdza nowy kształt świata. Polskę reprezentują Dmowski i Paderewski, który jeszcze raz połączy długoletnich politycznych przeciwników, obejmując stanowisko premiera. Pierwszy rozdział odzyskanej niepodległości został napisany. Wielka gra z zaborcami o wolność i suwerenność została wygrana. Już wkrótce młode polskie państwo czeka czas próby. Ale teraz Polska jest wolna. Nasz patron, Celestyn Kamiński, urodził się 13 listopada 1894 roku koło Ełku. Od czerwca 1915 roku, jako poddany państwa pruskiego, pełnił służbę w niemieckim wojsku. Po czym od października 1918 roku służył w powstałym Wojsku Polskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Celestyn Kamiński został zwolniony z wojska i skierowany do pracy w szkolnictwie. 18 czerwca 1919 roku dostał nominację na drugiego nauczyciela w szkole Dąbrowa Wybudowanie. 15 kwietnia 1920 roku powołano go do pracy w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej. Celestyn Kamiński od kwietnia 1920 roku pracował w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej. 20 lipca zgłosił się do Wojska Polskiego jako ochotnik, by walczyć przeciwko bolszewikom. Tego samego roku, gdy minęło największe zagrożenie, Celestyn Kamiński powrócił do pracy w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej. 22 kwietnia 1922 roku ożenił się ze Stefanią Haneltówną, a w 1927 roku urodziła się ich jedyna córka Zofia.
Oboje małżonkowie w sposób czynny włączyli się do pracy oświatowo-kulturalnej na terenie wsi. Mieszkająca w Dąbrowie ludność niemiecka nie mogła pogodzić się z tym, że pierwszym nauczycielem jest Polak. Jednak Kamiński, ciesząc się zaufaniem swojego środowiska, był całkowicie oddany swojej pracy. Doskonale rozumiał, jak ważny do istnienia narodu jest poziom oświaty oraz możliwość nauczania dzieci i młodzieży w ojczystym języku. W czasie II wojny światowej mieszkańcy gminy doświadczyli okrutnej polityki hitlerowskiej. Już w pierwszych dniach września 1939 roku ofiarami niemieckiej agresji zostali miejscowi patrioci, inteligencja, nauczyciele, urzędnicy, właściciele ziemscy. W obliczu zagrożenia wybuchem wojny w 1939 roku Celestyn Kamiński zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego i brał udział w walkach w okolicach Warszawy. Do Dąbrowy powrócił 16 października 1939 roku, ale już nazajutrz został przez Niemców aresztowany i był przetrzymywany przez kilkanaście dni w Chełmie. Następnie wywieziono go do miejscowości Małe Czyste i tam zamordowano, a jego ciało wrzucono do zbiorowej mogiły. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć z swego stanowiska. Ofiara życia Celestyna Kamińskiego, jak i milionów Polaków, nie była daremna. W 1945 roku zakończyła się II wojna światowa, a 4 czerwca 1989 roku Polska ponownie stała się krajem niepodległym, wolnym od sowieckiej dominacji oraz narzuconego siłą ustroju. Nasz kraj ma piękną i bogatą historię. Jesteśmy narodem odważnym, walecznym i niezwyciężonym. Ojczyzna, moja Polska, moja ojczyzna to mój dom, którego strzeże ojciec, matka i wiara. Wiary nie zabraknie nam, żaden wróg nie zwycięży Boga w nas. Z Bogiem zawsze pokonamy każde zło. W związku ze świętem patrona naszej szkoły po raz 12 przyznaliśmy Celestyny dla uczniów i nauczycieli. Celestyn z języka łacińskiego oznacza niebiański i mamy nadzieję, że to piękne i górnolotne imię zainspiruje działania, a także będzie przyświecało staraniom o to, by w kolejnych latach otrzymywać nagrodę w jednej z wymienionych kategorii. Z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej Celestyna 2020 w kategorii ucznia nad uczniami otrzymują Zofia Zawadzka, Michał Zwiewka, Marta Górecka oraz Mikołaj Kołakowski.
Z klas ósmych szkoły podstawowej Celestyna 2020 w kategorii Ucznia nad uczniami otrzymują Maria Czyżewska, Adam Masternak, Dominik Ziółkowski oraz Kamila Wanatowska. Pomocna dłoń to tytuł kierowany do troskliwego nauczyciela, który mądrze wyprawia nas w dalszą drogę, uczy świata i ludzi. Celestyna otrzymuje Adrianna Starobrat. Najlepszy pomysłowy organizator to nauczyciel, który ma nie tylko pomysły na lekcje i zadania domowe, lecz także klasowe i szkolne zabawy. Dzięki niemu szkoła nie jest nudna i ponura, ale staje się miejscem, w którym można miło spędzić czas. Celestyna otrzymuje pani Kamila Jędrzejewska-Bonek. Interesujące przekazywanie wiadomości przez nauczyciela to podstawa dobrej edukacji. W naszej szkole każdy nauczyciel potrafi wspaniale przekazywać swoją wiedzę, ale są wśród nich tacy, którzy robią to w sposób szczególnie skuteczny. Takiego nauczyciela honorujemy tytułem Złoty Belfer. Tytuł ten otrzymuje pani Mariola Kowalska. Stróż porządku to nauczyciel, który rozlicza nas z różnych drobnych przewinień, niczym anioł otacza nas swoją opieką. Celestyna otrzymuje pani Beata Karbownik. Mistrz humoru. Jego uśmiech dodaje energii, siły do pracy, a lekcje nigdy nie są nudne. Celestyna otrzymuje pan Sławomir Rzemek. Sokole oko to kategoria dla nauczyciela, który widzi wszystko i nic się przed nim nie ukryje. Celestyna otrzymuje pani Agnieszka Wiedemeyer. Nauczyciel super sprawiedliwy. Zawsze stosuje określone, jasne, znane wszystkim zasady. W trudnych chwilach, niczym Salomon, wydaje sprawiedliwy wyrok. Celestyna otrzymuje pani Bogusława Wierzcholska. Diamentowa piła to nauczyciel, który piłuje, szlifuje i nieustannie sprawdza naszą wiedzę. Celestyna otrzymuje pani Monika Bilska. Odkrywca to ten, który wprowadza nas do wielkiej szkoły odkrywania świata. Celestyna otrzymuje pani Agnieszka Kępa. Najbardziej konsekwentny nauczyciel to ten, który doprowadza każde działanie do końca. Celestyna otrzymuje pani Anna Plewa. Dziękujemy wszystkim za uwagę i zapraszamy za rok.